Cześć, wybaczcie mi dalej gibający się stół. E, tym razem mam coś takiego jak Silver Gear Selfie Ring Light. Jest to ring doświetlający e, z obrotową głowicą 360 stopni e, dwumetrowym kablem USB e, z trzema funkcjami świecenia, czyli białym światłem neutralnym i żółtym. Opakowanie jest już otwarte, ja już to otwarłem, to był używany zestaw, który dorwałem za grosze. Potrzebny jest do doświetlenia, zresztą zapomniałem zaświecić światło. O, jest białe światło. Jednak preferuję białe światło na nagraniach, żółte bardzo psuje efekt wielu rzeczy, więc będziemy sobie doświetlać tylko jedną żaróweczką tutaj. Tym bardziej, że teraz jest dzień i światło naturalne bardzo dobrze wypada na nagraniach tego typu. Więc będę chyba częściej nagrywał w, w ciągu dnia, nie po nocach, chociaż nie zawsze mam możliwość. Ale będę się doświetlał i żarówką z białym światłem i tym ringiem doświetlającym, on jest tutaj. A więc tak, co to za, za funkcję ma? Czy jest tutaj coś po polsku? Tak jest. Lamp, lepszej jakości selfie i v -logi dzięki lampie pierścieniowej do selfie, silver, gear, no, już nigdy nie będziesz musiał martwić się o niewystarczającą ilość światła. Lampa pierścieniowa z dołączonym kablem USB i kontrolerem, obrotowa głowica kulowa, statyw, uchwyt do telefonu, gęsia szyja, instrukcja obsługi. Wysokość produktu 39 cm, 10 poziomów jasności, 3 tryby temperatury barwowej. Na czym mi akurat zależy? Temperatury koloru od 2700 do 6500, yy... Długość kabla 2 T. K to chyba jak dobrze pamiętam. Yy, k. k, 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 k dobra, mniejsza o to. Nie pamiętam jak się nazywał pomiar światła. Yy... Wyleciał mi po prostu z głowy. Tu mamy stojak. Jak widzicie, głowica jest obrotowa. Można też całkiem złamać, czyli doświetlać coś z góry, bądź do góry nie ma problemu. Nóż, statyw jest prosty. Brakuje mi jednej gumki na nóżce, ale to sobie znajdę od czegoś. To jest zwykła taka gumowa termokurczka, coś ten deseń. Gdzieś tu miałem blokadę. W pierwszej kolejności powinienem, tak naprawdę, Wam przedstawić. Może zacznijmy od uchwytu na telefon. Nie będę nagrywał vlogów, yy... chyba, może w sumie, czemu nie? Yy... Tu wejdzie moja nubia bez problemu. Tylko wiadomo, uchwyt jest zrobiony po to, żeby nagrywać przednią lub tylną kamerą, w zależności jak sobie wsadzicie w to telefon. Tak, moja buzia tam jest. on jest wkręcany tak jak tutaj jest jeden otwór na statyw tak tutaj jest jeden otwór właśnie na ten uchwyt ale chodzi mi o samą funkcję lampy więc statyw już sobie odrzućmy na bok mi się chwilowo nie przyda statyw też mi będzie potrzebny zobaczmy sobie na pilota. Jest tu cztery funkcje plus minus coś zmienianie czyli pewnie przełączanie między barwami. Tu można pewnie jasność zmieniać a tutaj macie włącznik i wyłącznik. Dobra żeby nie ściemniać ani nie gadać za dużo. Ja sobie to podepnę do ładowarki Samsunga. Mam nadzieję że wystarczy 1 amper daje. Dobra, gotowe. Ring po prostu... Obudowa jest aluminiowa, tutaj pewnie jest wklejona taśma LED, jakaś mało voltażowa plus dyfuzor w postaci tego białego plastiku chropowatego. Dobra, żeby nie było włączymy sobie... Przycisk podświetlenia się, przycisk zasilania się świeci, czyli lampa działa. Fajnie to daje. Jakby tym doświetlać z góry, ma to sens. Zmienimy sobie tryb. Teraz jest chyba. Aha, to jest białe światło. To jest neutralna barwa, a to jest ciepła. Jeśli widzicie. Biała. Neutralna ciepła. Tutaj muszą być trzy paski LEDowe wklejone widocznie i kontroler po prostu przełącza między nimi. Yy... Można ściemniać. O, to jest też fajny bayer, Chociaż szczerze mówiąc, nie po to się kupuje lampę, żeby ją przyciemniać lub ściemniać. Yy... Ciekawe czy jak teraz przełączę to. Aha, zapamiętuję ustawienie jasności. Jak widzicie. Więc będę z tego korzystał, to jest super bajer, naprawdę, będę sobie doświetlał nagrania w nocy. Tak jak widzicie na stole, nie wiem co tu mogę postawić, żeby było widać. I dyfuzor też się fajnie spisuje. Zmienimy sobie. Więcej już się nie da mocy ustawić. Neutralną barwę jest taka neutralna, chyba najlepsza, jest jednak zimna według mnie. To będzie testowane za moment, znaczy nie testowane, tylko unboxing. I barwa ciepła. Ciepła jest najbardziej rzucająca się w oczy i zmienia barwę odbieranych obiektów, więc nie będę jej używał. Więc zostanę chyba przy doświetlaniu białym światłem albo neutralnym, na pełnej mocy. Także tak wygląda yy, lampa doświetlająca, której będę w najbliższym czasie używał, żeby nagrywać dla Was coraz lepsze materiały wideo. Może i Vlogi. Miałem jeden film na kanale, którego nie opublikowałem z moją twarzą. Wypowiadałem się tam na parę ciekawych rzeczy, ale jednak nie puściłem go w świat, bo prawdopodobnie dostałbym blokadę. Tak czy owak, zapraszam na kolejne testy. A w sumie, zanim sobie zrobimy unboxing tego, to pokażę Wam, co można tak naprawdę odzyskać za atrapy telefonu. Na przykładzie, atrapy Axon 11 no Axon 11. No, czyli tak jest bez znaczenia, czy to będzie 5G czy 4G. Czy obudowa jest identyczna, więc tam bez różnicy. Yy. Więc zapraszam. Dosłownie za moment. Trzymajcie się mojej mordeczki Hej.